No, zabieg miałam w godzinach popołudniowych, bo tam miałam między 17, chyba 18, z tego co pamiętam, a pamiętam niewiele. Wieczorko, jakiś wypijać pewnie. Proszę? Jakiś wypijać No pewnie. tak, dostałam tego dosyć sporo. Zabieg odbył się w Bielsku-Białej, w klinice Świętego Łukasza. Także rano tam już pojechałam, dlatego że musiałam być tam około godziny 12. Też jeszcze był ze mną przeprowadzony wywiad, czy jestem na jakieś leki uczulona, czy nie. No Ale nie więc. do Bielsko TV. Nie, że Bielsko TV. Anestezjolog ze mną przeprowadził taki wywiad. Musiałam być tak naprawdę prawie na czczo. No i przed moment operacji zabrali mnie, pani przyszła, zabrali mnie na salę. Tam już był anestezjolog i pani pielęgniarki. No ja zaczęłam panikować w tym momencie, dlatego że się dowiedziałam, że też dostanę zastrzyk w okolice szyi, żeby znieczulić tutaj ten bark. No ja zaczęłam panikować, a jeszcze, że nie lubię igieł bardzo. Dostałam też, założyli mi wenflon, bo też dożylnie dostawałam, coś tam dostałam. Tak naprawdę sama nie wiem dokładnie co, ale wiem, że już jak dostałam w żyłę te leki, no to już się czułam fajnie. I już nawet nie pamiętam momentu, bo ja się tak strasznie bałam tego zastrzyku w szyję, no ale już doktor mi powiedział: słuchaj, już jak ci damy do żyły, to już w szyję nawet nie będziesz czuła, że dostaniesz. No i tak naprawdę pamiętam jeszcze, że wywieźli mnie na salę operacyjną i ostatnią rzeczą, którą pamiętam, to jest jak mi zakładali maskę. Ja odpłynąłeś. Tak, i odpłynęłam i obudziłam się dopiero po operacji. Z tego co wiem, operacja trwała ponad 2 godziny. Obudziłam się po operacji. No i jedną rzeczą, którą tak. Jedną z rzeczy, których tak bardzo mocno pamiętam, jest to, że ja nie czułam w ogóle ręki. Bo po prostu byłam tak znieczulona, że ja tą ręką w ogóle nie mogłam ruszyć w ogóle i nie czułam, jak ją dotykam. To było takie straszne uczucie. Pamiętam, że pani pielęgniarka mi jeszcze powiedziała po wybudzeniu, że jeśli nie będę ruszać tą ręką, musiałam jakby drugą ręką ruszać tą dłonią, żeby jakby nie doszło do obrzęku. A ja mówię: fuj, jakie to jest ohydne, w ogóle nie czuję ręki, taki glut jeden, a ja mam tego dotykać. No, także. Ale było to dobre, dlatego że byłam tak znieczulona, że nie było mowy żebym poczuła jakikolwiek ból w tym barku, nie? No Okej, było okay. To może ciężko na zacznę. początku, dlatego że pierwsze parę dni to nawet nie mogłam tutaj tułowiem ruszyć ani nic sama zrobić, dlatego że każdy ruch, no odczuwałam ból przy każdym ruchu. No bardzo mi tu rodzina pomogła, no bo ja tutaj nie byłam w stanie, że tak powiem, nic zrobić. Tak naprawdę leżałam tylko w łóżku i mi przynosili owiadki pokrojone. No bo nie było po prostu innego wyjścia, bo tak naprawdę nawet przy poruszaniu się właśnie tułowiem gdzieś, nawet jak ja się chciałam przesunąć, to ten bark po prostu bolał. No ja mogę się przyznać, że mam takie, że mam dosyć, no że mam lekkie zakwasy. No, trochę się tam też ruszałam, jak byłam w domu, ale jednak to nie jest taki powrót do trenowania. Teraz tutaj jednak też siłownia praktycznie codziennie na nogi, żeby tam wrócić. Znaczy wracam spokojnie, ale i tak to dosyć mocno odczuwam. Pracujemy tutaj z Tonim i z Karolem nad tą ręką, żeby jak najszybciej ona wracała do sprawności. Już zaczynam powoli tą ręką ruszać, gdzieś tam w ramach takich zakresów, w których jestem w stanie tą ręką w ogóle ruszać, ale jestem pozytywnej myśli, bo widzę, że idzie to w dobrym kierunku. Ale dynamiczne poświęcenie. No, żeby mi ręki prawie nie urwało.